Cześć, siemano, z tej strony Stachepik, a to jest obiecany przeze mnie projekt z okazji czwartej rocznicy istnienia tego kanału. Jeżeli kogoś ciekawi, dlaczego robię to na czwartą, a nie piątą rocznicę istnienia tego kanału, to dlatego, iż nie wiem, czy będę miał chęci i czy będę w stanie zrobić to na kolejny rok, a też chwyciła mnie inspiracja, aby zrobić to na obecną rocznicę. Równie dobrze mogłem to zrobić z połączeniem z starym kanałem, które mimo iż istnieje dalej na YouTubie, to straciłem do niego dostęp, ale myślę, że to jest temat na zupełnie inny odcinek, inne czasy. Wracając do tematu, z racji tejże rocznicy postanowiłem zrobić Q&A oraz animację, którą widzieliście na początku. Dodatkowo, z racji, iż ostatnimi czasy oglądają mnie osoby z innych narodów, obok został wyświetlony tłumacz na język angielski. Mam nadzieję, że to pomoże. Więc skoro wstęp mamy już za sobą, myślę, że czas na pytania. Let's go! Czy mam zwierzę? Mam obecnie dwa koty, czego jeden jest starszy i ma 8 lat prawie, a młodszy ma pół roku. Psy czy koty? Kiedyś byłem za psami, sam kiedyś chciałem mieć psa, choć z czasem to przeszło i obecnie jestem bardziej za kotami. Co było twoim zainspirowaniem, żeby nagrywać na YouTube? To jest takie trudne pytanie już, bo już nie pamiętam. Wzięło się to znikąd. Ewentualnie moje za duże oglądanie YouTube'a miało też wpływ na to, że postanowiłem nagrywać. Czemu postanowiłeś nagrywać na YouTube? O ile niektórzy pewnie robią to dla pieniędzy, dla sławy, ja to robię for fun, bo lubię, bo sprawia mi to pewną przyjemność, ale oczywiście się cieszę, jak innym się podoba to, co robię. Czy mam zamiar iść na studia? Nie wiem, może, ale jeszcze muszę nad tym pomyśleć. Kiedy serwer Gildia Państwo z Widzami? Nie potrafię na to odpowiedzieć, mimo iż były plany zrobienia takiego serwera Minecraft, jednakże ostatecznie upadło. Sam jestem przemęczony geopolitykami na serwerach Minecraft, więc możliwe, że nic takiego nie powstanie na moim kanale, ale jest jakaś tam mała szansa, że może kiedyś to się stanie. Czy uważam, że CS2 jest beznadziejny? Nie wiem, nie grałem, nie jest to mój typ gier, więc się na ten temat nie wypowiem. Pierwiastek trzeciego stopnia z 216 to ile? Boże, matematyka. 6. Jakim mieszkam w województwie? Jestem z Wielkopolski. Okej, to tyle z pytań. Było ich niewiele. Jednakże mam nadzieję, że wam moje odpowiedzi odpowiadają. Ja dziękuję, że tu byliście i że dalej jesteście. Dziękuję za te 4 lata. Ja już będę znikać. Trzymajcie się. Cześć. Pa.